nie żyje 41-letni gwiazdor Netflixa. Aktor zmarł niespodziewanie. Zmarł Julian Ortega. Hiszpański aktor zyskał popularność dzięki roli w serialu Szkoła dla Elit. W niedzielne popołudnie Ortega niespodziewanie zasłabł. Mimo szybkiej pomocy jego życia nie udało się uratować. Miał zaledwie 41 lat. Nie żyje Julian Ortega. Zagraniczne media informują o śmierci Juliana Ortegi. Informacje jako jeden z pierwszych podał The Sun. Doniesienia o śmierci 41-latka potwierdził Hiszpański Krajowy Związek Aktorów i Aktorek. Związek Zawodowy Aktorów i Aktorek składa najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom aktora, napisano w nekrologu. W niedzielę, 25 sierpnia, aktor przebywał na plaży. W pewnym momencie źle się poczuł i zasłabł. Na miejscu niemal natychmiast pojawili się ratownicy, którzy przez 30 minut walczyli o jego życie. Niestety, nie udało się go uratować. Początkowo pojawiły się informacje, że Ortega zmarł w wyniku utonięcia. Teraz wiadomo, że doszło do nagłego zatrzymania akcji serca. Bliscy żegnają Juliana Ortegę. Śmierć Ortegi zaskoczyła jego bliskich oraz fanów. W sieci pojawiają się kondolencje, ale również słowa zaskoczenia. Co za smutna wiadomość. Spoczywaj w pokoju, człowieku. Będziesz grał w niebie na zawsze. Wyrazy współczucia dla jego rodziny. Spoczywaj w pokoju. To niezwykle bolesne żegnać kogoś, kto zawsze robił wszystko dla dobra innych. Dużo miłości i kondolencje dla rodziny oraz najbliższych, jakże będę tęsknić za tobą, jego obecnością i miłością, można przeczytać w komentarzach na Instagramie mężczyzny. Aktora pożegnała m.in. koleżanka z planu Silvia Marsu. Informacje o jego śmierci przekazał jej wspólny znajomy. Zmarł, świetny aktor i dobry, uczciwy partner ekranowy. Co za horror. Nie mogę się z tym pogodzić. Ogromny smutek. Julian Ortega urodził się w 1983 roku w Madrycie. Znany był głównie z hiszpańskich produkcji. Na swoim koncie ma rolę w Deco un Treside, Caronte czy Nunce Tin Hora. Zagrał również w serialu, który stał się hitem Netflixa, Szkoła dla Elit, w której wcielił się w kierownika restauracji La Cabana. Zmarły aktor zagrał też w serialu Telefonistki, który również podbił serca międzynarodowej widowni. Ostatni raz na ekranie pojawił się w produkcji 4 Estrellas,